Pani Moniko, jaki jest tytuł dzisiejszych zajęć? Tytuł dzisiejszych zajęć to jest kamuflaż, czy to trudne? I co dzieci robią na dzisiejszych zajęciach? W tej chwili kolorują zwierzęta, w zależności od tego, w jakiej porze roku sobie wybrały, albo zimą, albo latem, bo niektóre zwierzęta zmieniają kolor swój w zależności od pory roku. I co będą jeszcze dzisiaj robić? Dzisiaj jeszcze będą robiły maski zwierząt. Każde z dzieci postara się upodobnić do jakiegoś wybranego zwierzęcia. I ile jest dzieciaków? Dzisiaj mamy 17 dzieci. Hania, jak Ci się tu podoba? Bardzo fajnie. A co robicie? Przed chwilą byliśmy i oglądaliśmy zwierzęta. Jakie widziałaś? Widzieliśmy patyczaka i papugi. Mhm. A teraz nawet bardzo fajnie jest i mi się bardzo podoba. Mhm. A to są Twoje pierwsze zajęcia, czy już byłaś pierwsza? Tak. Tosia, jak Ci się tu podoba? Chodzę. Dobrze, a co robisz? Czuję. Rysia. Rysia? A na jaki kolor? Zielony. Emilka, podoba Ci się? Tak. A co robisz? Maluję. Co kolorujesz? Sarenki. I jakie te sarenki mają kolor? Pomarańczowy. Pomarańczowy. I ile jest tych sarenek tam na obrazku? Pokażesz nam ten obrazek? Dwa. A pokażesz nam obrazek? Pokaż nam. No. Kamila, jak Ci się tu podoba? Jest bardzo fajnie i możemy się tutaj dużo nauczyć. A czego na przykład? Jak się zwierzęta kamuflażują. Mhm. Jak wyglądają w zimie, a jak w lecie na przykład. I to są Twoje pierwsze zajęcia tutaj? Drugie. Drugie, a jakie były pierwsze? Jak się tropi zwierzęta. Mhm. I co robiliście wtedy? Robiliśmy lornetki i potem patrzyliśmy się, przez nie patrzyliśmy i szukaliśmy różnych zwierzęt.